Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITN.pl. Dziś iSCSI. Tak jak w poprzedniej lekcji zapowiadałem, chciałem przedstawić konfigurację iSCSI. Teraz pytanie tak naprawdę, czym jest iSCSI? iSCSI jest następcą technologii SAN, z tym, że nieco prostszą i na pewno tańszą w konfiguracji, utrzymaniu i w używaniu. W jednej z poprzednich lekcji, wspominając o SAN, mówiłem, że technologia głównie wykorzystywana w dużych firmach ze względu na koszty, które należy ponieść przy zakupie oraz konfiguracji sprzętu, ponieważ sprzęt musi być dedykowany, połączenia między macierzami, w których są dyski, które przechowują dane, również są specjalne. Natomiast iSCSI tak naprawdę działa sobie po protokole TCP/IP, po zwykłych przewodach LAN-owych, które można sobie położyć. Działa jako usługa w tej samej sieci, w której podłączone są po prostu komputery. Natomiast jest ona tańsza ze względu na to, że jest to po prostu usługa, czyli software, który jest dodawany do systemu operacyjnego. Potrzebne będą dwie maszyny. Wspomniana już maszyna, na której będzie działała wersja serwerowa, oraz system Windows 10, który będzie klientem dla iSCSI. Dodatkowo będzie potrzebny jeden dysk, tudzież oddzielna partycja w systemie, która będzie udostępniona zdalnie, ponieważ iSCSI tak naprawdę udostępnia odległy dysk twardy na maszynie, która ma taką możliwość dla maszyny, która potrzebuje na przykład dodatkowej przestrzeni dyskowej lub też potrzebuje udostępnić jakieś pliki zdalnie. Zanim przedstawię kroki, które są niezbędne do konfiguracji, chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch zagadnieniach tak naprawdę, które dotyczą bezpośrednio iSCSI, oraz o trzecim dodatkowym, które chciałbym skonfigurować. Podstawowymi zagadnieniami, które należy rozumieć i wiedzieć, jak je skonfigurować, to obiekt docelowy oraz inicjalizator iSCSI. Obiektem docelowym będzie właśnie ten wspomniany dysk, który będzie udostępniany później na maszynie Windows 10, czyli ten obiekt docelowy musi być skonfigurowany na Windows 2016 serwer, natomiast inicjalizatorem iSCSI jest właśnie maszyna Windows 10, która daje zapytania do obiektu docelowego. Natomiast dodatkową opcją jest ISNS, czyli usługa, która pozwala na odnajdywanie wszystkich obiektów docelowych w iSCSI, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o identyfikowanie w rozległych przedsiębiorstwach czy też przedsięwzięciach obiektów docelowych iSCSI, tak aby można było poniekąd z listy wybrać obiekt i go po prostu podłączyć i mieć wiedzę na temat ilości takich obiektów docelowych wraz z ich adresami. Na początku konieczne jest zainstalowanie IC Target Server. Robię to klikając na Manage, Add Roles and Features. Pierwsze widoki przyklikuję. Natomiast w widoku Server Roles należy wybrać kolejno File and Storage Services, File and iSCSI Services i wybrać pole iSCSI Target Server. Klikam Next. W kolejnym oknie, czyli Features, zainstaluję przy okazji ISNS Server Services. Klikam Next. Zaznaczam restart, jeżeli potrzebny byłby po zainstalowaniu. Klikam Yes, klikam Install. Czekam, aż zainstalują się te dwie funkcje. Po chwili funkcje są dodane, o czym informuje flaga w górnym prawym rogu. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Kolejnym krokiem jest przejście do zarządzania dyskami. Tak jak wspomniałem, należy wskazać, czy to partycję oddzielną, musi być różna niż systemowa, czy to oddzielny dysk. Ja, mając dyski z poprzednich lekcji, mogę użyć jednego z nich. Klikam na pierwszy na liście prawym klawiszem myszy, New Simple Volume. Klikam Next. Tutaj te opcje zostawiam domyślnie. Zmienię tylko label, czyli iSCSI. Klikam Next, Finish. OK, dysk mamy przygotowany. Kolejnym krokiem jest przejście w Server Managerze poprzez File and Storage Services oraz iSCSI. Jak widzisz, nie ma niczego
na razie skonfigurowanego, natomiast za chwilę się to zmieni. Następnie klikam Tasks, New iSCSI Virtual Disk. Również można taki dysk zaimportować, natomiast to jest konfiguracja, więc należy kliknąć New iSCSI Virtual Disk. I tutaj jest kilka rzeczy, które trzeba ustawić. Na początku należy wybrać obiekt docelowy, czyli ten dysk, który będzie udostępniany później na Windows 10. Ja wybiorę ten nowo dodany, czyli dysk E o pojemności 10 GB. Klikam dalej. Tutaj należy skonfigurować nazwę, czyli niech to będzie Virtual Disk iSCSI. Klikam Next. W kolejnym widoku należy podać wielkość tego dysku, czyli w tym przypadku będzie to 980 GB i opcje, które można wykorzystać, to Fixed Size, czyli ta wielkość będzie dostępna od razu, natomiast ja zostawię Dynamically Expanding, czyli dysk, wirtualny dysk zostanie stworzony, natomiast nie będzie miał od razu pojemności zadanej. Klikam dalej, klikam New iSCSI Target, aby dodać adres klienta, który będzie łączył się z iSCSI, klikam Next, dodaję jego nazwę, czyli niech to będzie TiSCSI. Pomijam opis, klikam dalej. W kolejnym widoku należy kliknąć Add i w nowym okienku zaznaczyć opcję Enter a value for the selected type. Następnie z listy type wybrać IP address i w value wpisać adres. W moim przypadku będzie to adres 192.168.100.2, czyli adres maszyny, na którym działa Windows 10. Klikam OK, klikam Next. Autentykację pominę, klikam Next i klikam Create. Po chwili iSCSI Virtual Disk, czyli tak naprawdę iSCSI Target, został stworzony. I tutaj w górnej części znajdują się informacje o tym, gdzie ten wirtualny dysk jest, jaki ma status, czyli jest do niego jakiś klient podłączony, czy też nie. Adres inicjalizatora, czyli ten adres, który dodałem, który prowadzi do maszyny z Windows 10 i jego wielkość. Znajduje się poniżej iSCSI Target kolumna Target IQN. Jest to najważniejsza rzecz, ponieważ jest to adres, który ma obiekt docelowy i przy pomocy którego inicjalizator będzie się łączył. Oczywiście tutaj ponownie adres IP i status. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację, to tyle. Przechodząc do listy partycji, listy dysków, widzisz nowo utworzony dysk. Po wejściu w niego znajduje się katalog iSCSI Virtual Disks i tutaj znajduje się ten dysk, tak? Czyli to nie jest przechowywanie plików bezpośrednio na partycji, natomiast jest stworzony wirtualny dysk, co jest wygodne, ponieważ można go łatwo przenosić. Mając skonfigurowany obiekt docelowy, konieczne jest teraz skonfigurowanie inicjalizatora, czyli skonfigurowanie w tym przypadku Windows 10, który będzie po prostu dostawał się do tych danych, które tam będą przechowywane. Zalogowałem się do maszyny, na której działa Windows 10 i teraz, aby skonfigurować inicjalizator, należy wyszukać coś, co nazywa się inicjalizator iSCSI. Tutaj Windows 10 pracuje w wersji polskiej, natomiast wystarczy, jeżeli pracujesz w wersji angielskiej, wystarczy wpisać po prostu iSCSI i ten inicjalizator jest domyślnie zainstalowany, natomiast nie jest domyślnie uruchamiany. Uruchamiam okienko konfiguracyjne. Następnie w polu element docelowy należy wpisać adres właśnie tej maszyny, na której iSCSI działa, czyli w moim przypadku będzie to 192.168.100.1. Następnie należy kliknąć szybkie połączenie. Na liście należy wskazać ten target. W moim przypadku będzie to ten drugi z listy. Klikam połącz, klikam gotowe i widzisz, że połączenie zostało nawiązane. Tutaj jeszcze na zakładce odnajdywanie jest port, na którym iSCSI działa i jeżeli są jakieś problemy, prawdopodobnie blokuje firewall, więc albo należy dodać wykluczenie, albo na okoliczność testów wyłączyć ten firewall. Natomiast tutaj połączenie jest OK. W kolejnym kroku należy zainicjalizować ten dysk
który będzie udostępniany na tej maszynie z Windows 10. Więc w tym celu należy uruchomić zarządzanie dyskami. Przy uruchomieniu pojawi się informacja, że jest nowy dysk, który należy zainicjalizować, więc klikam domyślnie ustawienia, które są już przedstawione. Dysk został zainicjalizowany, natomiast jest jeszcze niesformatowany, nieprzygotowany do działania. Klikam prawym nowy wolumin prosty, następnie dalej, tutaj przypisanie litery dysku również domyślne i w etykiecie, aby była informacja w systemie dla użytkownika, że to jest iSCSI, należy wpisać jakiś opis, który na to będzie wskazywał. Klikam dalej, zakończ. Wolumin został sformatowany, ma przypisaną literę i na liście dysków widnieje. Można oczywiście stworzyć jakiś plik, niech będzie test 1. I ten plik, pomimo tego, że będzie widoczny tutaj na systemie Windows 10, tak naprawdę będzie przechowywany na serwerze na iSCSI. Wracając jeszcze do serwera managera, który ma konfigurację iSCSI, należy jeszcze dla pewności zrobić refresh i widzisz, że status został zmieniony, czyli jest połączenie z maszyny Windows 10 do iSCSI. I wszystkie dane, które będą dodawane na maszynie Windows 10, będą przechowywane tutaj w tym dysku wirtualnym, który ewentualnie można później przenieść w inne miejsce. Ostatnią rzeczą w tej lekcji, którą chciałbym pokazać, to konfiguracja ISNS. Na początku tej lekcji doinstalowałem tą funkcjonalność, więc teraz należy kliknąć w menu Tools i wybrać iSCSI Initiator, przejść na zakładkę Discovery i kliknąć Add Server. Tym razem należy dodać adres serwera, na którym iSCSI działa, czyli ten z końcówką 100.1. Kliknąć OK. Zamknąć to okienko, czyli klikam OK. Następnie jeszcze raz z menu Tools należy wybrać ISNS Server. I na zakładce General będą widoczne zarejestrowane inicjalizatory oraz targety iSCSI. I takie podejście dość mocno poprawia pracę, szczególnie jeżeli tych targetów jest kilka w infrastrukturze IT w firmie. Jesteśmy w stanie sprawdzić tak naprawdę, do czego który target można wykorzystać przy podłączeniu go do inicjalizatora. To tyle, jeżeli chodzi o konfigurowanie iSCSI. W kolejnej lekcji chciałbym przedstawić funkcje replikowania danych, które też mają zabezpieczyć przechowywane dane w firmie przed utratą w przypadku awarii. Zapraszam również do subskrypcji kanału BITadmin.pl oraz do zaglądania na blog BITadmin.pl. Także zapraszam na kolejną lekcję.